Ja studiowałem sobie filozofię i filologię angielską, ale nie było dużo lat. Ale w którymś momencie stwierdziłem, że tam jednak bardziej mnie interesuje robienie rzeczy niż mówienie o rzeczach. I tyle. Zaczęliśmy z jakimś tam kolegą od niechodzenia na zajęcia i klecenia u jego rodziców w piwnicy jakiegoś stołu przy pomocy frezarki i dłut. I naprawdę tak można zacząć. Powoli w to wchodziłem coraz bardziej. Okazało się, że to jest naprawdę fajne, że to mi się podoba i wiele aspektów tej pracy. Tyle. No właśnie, to trwa. Ja z kolei mam troszkę inny background, dlatego że studiowałem architekturę. To jest bardzo długo. I tutaj w Warszawie, a później przez kilka lat, 5 lat w Wiedniu na Akademii Sztuk Stosowanych. I tam właściwie studiowałem architekturę w takim bardzo też nastawieniu praktycznym. Pracowałem w warsztatach, pracowniach i zajmowałem się najróżniejszymi sprzętami się posługując i materiałami. No ale po prostu doszedłem do wniosku, że nie będę architektem, nie będę pracował w biurze, bo komputer się ostatnio spalił, także już nawet nie mam komputera, chociaż powinienem mieć, to się przydaje. No i tak naprawdę jakiś czas temu, znaczy no już kawałek czasu temu, pracowałem przez chwilę w pracowni scenograficznej i zrobiłem taki bardzo prosty mebel, tak? No i drewno po prostu okazało się być najciekawsze i znowuż tak jak Tomek, powolutku, pomalutku znalazłem się tutaj. Tak? No i tak, z tym się też wiąże to, że wiecie, że w zasadzie nikt nas nie uczył. Nie. W sensie to co... Tego, to, co tutaj. Tak, tego, co tutaj. Tak. Znaczy nikt, żaden realny człowiek. Uczył na zasadzie książki oraz bardzo dużo błędów. Wiecie, powoli ten sprzęt kompletowało, coś tam, właśnie czytając, przede wszystkim czytając. Ta literatura jest dostępna, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest właśnie literatura, nieskończenie wiele literatury, nieskończenie wiele filmów na YouTube i tak dalej, natomiast no, tak naprawdę do tego trzeba praktyki, żeby się można sobie zobaczyć różne rozwiązania, poczytać o różnych fajnych rzeczach, które też będziemy opowiadać, ale praktyka jest najważniejsza. Trochę brakuje tego, no inna sprawa, to kolejna rzecz ważna, to jest jakby to, że ta literatura jest bardzo mało w języku polskim. I to jest jakby kolejny wątek, który jest już istotny, tak? Bo to się wiąże też jakby z tym, z czym się zajmujemy. A więc no, literatura jest w języku angielskim, właściwie głównie, tak? W języku może trochę niemieckim, ale w ogóle w Polsce takie rzemiosło na tym poziomie, powiedzmy, którym się zajmujemy tutaj, w tym momencie, przepadło. Tak. Ze zrozumiałych historycznych przyczyn. Tak, tak. To znaczy ten zakład, znaczy zakład, my to nazywamy zakładem, to jest trochę przenośnia, ale to nam się bardzo podoba to słowo. Znaczy stolarnie w Warszawie, myślę, że 95% stolarni w Polsce w tej chwili to są stolarnie, które nie zobaczycie procenta tych narzędzi, którymi się tu posługujemy, głównie w części ręcznej, tak? Bo i też, nawiasem mówiąc, pewnie nie zobaczycie takich maszyn. Bo albo zobaczycie małe manufaktury, gdzie pracuje mnóstwo ziutków, tak zwanych, którzy robią to na maszynach albo bardzo nowoczesnych, potwornie drogich, albo na bardzo złych maszynach polskich, które są bardzo zniszczone i ledwo dyszą. No, natomiast, to nawet Tomek opowiadał, w dużej fabryce mebli w tej chwili jest problem, żeby znaleźć jedno dłuto. Tak. Byliśmy ostatnio w takiej fabryce, tam w pewien sposób zaprzyjaźnione i coś tam trzeba było zrobić. Pracuje 50 ludzi, oni oczywiście wszystko, drzwi, sztachety, od wiecie, takich rzeczy do centrów handlowych. I tam nie ma dłuta, jednego dłuta nie ma. Nie ma ani jednego dłuta, ani jednego hebla, ani jednego pilnika, ani nie ma ścisku, nie ma miarki, nie ma kąta. No, czyli ci ludzie, którzy tam pracują, no nie są stolarzami. Nie, oni są operatorami maszyn. Są operatorami maszyn. Czyli dostają, ustawiają maszynę na taki parametry. Ktoś trochę mądrzejszy, w cudzysłowie, wie jak to się robi, bo ma 20 lat przypił, tak? I przychodzi taki młody chłopak, który skończył gastronomika, pracował jako hydraulik, a teraz jest pilarzem. No i taki chłopak przychodzi tam i piłuje na tej pile, dopóki sobie nie obetnie ręki. Pewnie. Niestety, tak to wygląda. I tyle, na tym się kończy praca stolarza. I powiedzmy, są pewne zasady, wiadomo jak się wykonuje drzwi na rynek. Dzisiaj drzwi, okna, kuchnie, podłogi, poręcze, schody. To są rzeczy w miarę standardowe. Wykończenia też są w miarę standardowe,
w dużej mierze narzucone przez rynek, na przykład wszystko się kończy się jakimiś lakierami takim czy innym, czy tak zwanymi olejami, które nie są olejami. To się robi masowo, szybko, nikt się nad tym nie zastanawia. Jeszcze jakoś tam niszą z kolei, taką, która z punktu widzenia techniki jest dla nas bardziej pokrewna, to są różnego rodzaju renowatorzy lub ludzie robiący, powiedzmy, meble, repliki antyków. Oni się z musu muszą po części posługiwać tymi technikami, w czym posługujemy się my. Więc to są ewentualnie ludzie, którzy po prostu mają narzędzia i mają umiejętności. I oni jakoś tam tą tradycję pewnie pociągnęli. W jakimś sensie, ci, którzy właśnie nie przecinają płyty na formatki. Natomiast z kolei od nich, dla odmiany, odróżnia nas, myślę, to, że i to jest też poważny aspekt bardzo, że my, że to, co nas najbardziej interesuje i to, z czym się najlepiej bawimy, to jest, jakby wiecie, kontrola nad całym procesem, czyli nad tym, że powiedzmy, ktoś nas przychodzi, zazwyczaj robimy, znaczy w zasadzie nigdy nie robimy mebli na rynek tak zwany. Zawsze robimy na zlecenie, ktoś nas przybije. Optymalna sytuacja jest taka, że ktoś nas przychodzi, mówi nam mniej więcej, co go interesuje. My ten mebel projektujemy, konsultujemy to z nim, projektujemy go jakby i estetycznie, i technicznie, i potem go wykonujemy. Czyli mamy, jakby wiecie, no, od całkowitego zera do zupełnego końca rzeczy. Tak, znaczy pierwsza sprawa, o której musimy powiedzieć, taka zupełnie wstępna, to jest BHP. Wiecie, ponieważ to jest to, co robimy, to jest posługiwanie się ostrymi narzędziami, z których część pokrywa się z dużą prędkością jeszcze tamtych. To tu bardzo łatwo sobie zrobić krzywdę. Stosunkowo łatwo. Tak, stosunkowo łatwo, ale jak się nie uważa, to bardzo łatwo. I jakby, wiecie, przyjmując was tutaj, musimy was na to uczulić, że trzeba, że to, co będziecie mieli w ręce też i koło czego będziecie i tak dalej, może zrobić niemiłe rzeczy. Przy każdym, nie wiem, czy to przez maszyny przelecimy, więc przy każdej maszynie powiemy wam, na co trzeba uważać i tak dalej. Co do ręcznych narzędzi, to jest mniej ryzykowne, ale mimo wszystko potrafią też być zdradliwe, na przykład dłuta. W sensie dużo bardziej prawdopodobne, to się wydarzy. Tak, znaczy łatwo, wiecie, łatwo sobie przeciąć tam skórę, to nie jest problem, ale można sobie też robić coś gorszego, więc na to uczulamy. To jest jedna część BHP, druga część BHP to jest, jak wiem, no, słuchawek niestety nie mamy za dużo, ale na maszynach nie będziemy specjalnie tyle robić, więc to hałas was nie zabije. Czy prowadząc swoją pracownię, zakład stolarski, trzeba, nie wiem, no tak naprawdę gdzieś zarejestrować, ktoś musi przyjść, to obejrzeć, powiedzieć, że dopuszczamy zakład do pracy? Przede wszystkim jak zatrudniasz kogoś, przede wszystkim. Jeśli robisz to sam, to te przepisy jakieś tam są, one są mniej rygorystyczne. Tak. Wiesz, możesz sobie w garażu postawisz piły i coś tam sobie ubierz, no tak. No, nie, to nie jest tak, że później nie. Jeszcze nie jesteśmy w Szwajcarii. Podejrzewam, że w Szwajcarii już jest. Ale już gdyby cię sąsiad zobaczy, że wnosisz do domu piłę z supermarketu, to natychmiast dzwoni, żeby sprawdzić, czy masz licencję na posługiwanie się piłą. W Polsce chyba tak nie jest i myślę, że tak naprawdę, jeżeli ktoś z was ma przestrzeń i będzie chciał kiedyś to robić, to może spokojnie jakieś tam rzeczy, nawet maszyny większe, skompletować, postawić i działać. A jeżeli chcecie na przykład coś takiego zrobić i sprzedać, to możecie podpisać umowę po prostu o dzieło z kimkolwiek i to zrobić i sprzedać. Koniec i kropka. I sądzę, że w momencie, w którym jesteś firmą, która zawsze zatrudnia czy coś, to nie trzeba mieć na przykład, nie wiem, umywalki co metr, 150 rolek papieru toaletowego, no, tak i tak dalej. Tutaj raczej to zależy od ciebie i bardzo ważna jest koncentracja w tej pracy. Znaczy to jest tak, że tutaj trzeba być skoncentrowanym. I oczywiście często się powtarza pewne czynności. Na przykład 500 razy przepuszcza się przez piłę jakiś element. I to jest bardzo mało. Mieć, powiedzmy 30. To jest bardzo mało. Na poziomie, my robimy naprawdę indywidualne rzeczy i zdarza się, że właśnie 500 razy coś przepuszczamy. To jest naprawdę z godziny roboty. Tymczasem w fabryce to są dziesiątki tysięcy razy przepuszczeń przez maszynę jakiegoś elementu dziennie. No tak, jak sobie też w tej fabryce rozumiem, jest dużo osób i tam jest więcej członków, którzy chcieliby cię wepchnąć, albo zrobią to, bo mają, nie wiem, nie mają doświadczenia. Tam jest bardzo dużo ludzi też bez wyobraźni. Tak. Nie mają wyobraźni. Tak. To jest tak chyba jak, jakby, nie wiem, wy jesteście na zlocie zabytkowych samochodów, które dbacie i tak dalej, jesteście wśród podobnych sobie ludzi, tak? A tam to jest zwykły ruch drogowy. No. Znaczy tak mówiąc już bardziej szczegółowo, to jest tak, no to co jest najbardziej oczywiście zagrożone, to są paluszki, tak. bo nimi się, no, wiecie, ponieważ to nie są właśnie maszyny z 2013 roku, które mają mechaniczny posuw, ustawianie wszystko na komputerze i tak dalej,
to tak naprawdę, tak jak mówiliśmy wcześniej, te rzeczy, to te drewniane elementy się przepycha przez maszyny. Te maszyny, bo najniebezpieczniejsze są maszyny. Taką piłą sobie bardzo trudno odciąć palec, trzeba się skupić. No i dłuta, które też są wbrew pozorom bardzo niebezpieczne. Ale o tym za chwilę opowiem. Natomiast rzecz w tym, że przy, no jest kilka podstawowych rzeczy przy pracy przy maszynach, prawda? Czyli osłony, za chwilę o tym wszystkim opowiemy. Osłony, brak, wiecie, brak wiszących ciuchów, biżuterii, długich włosów, na to trzeba uważać. A. Bo maszyna potrafi wciągnąć. Mojego poprzedniego wspólnika na przykład złapała grubościówka za rękaw. W rękaw wał grubościówki, ale... który zobaczycie, wkręcił mu się rękaw, a na szczęście sweter był kiepski. To nie jest powód, dla którego musisz nowego. Urwał się tylko rękaw, rękaw został. Tylko rękaw, ale to jest prawda. Po prostu no, jeżeli ma się długie włosy, pracuje się przy wyrównialce, to włosy muszą być spięte. I to w taki sposób, że one nie spadną, no, bo tam się człowiek schyla, się kręci w wał z prędkością 5000 zł. Jak na horrorach. Tak. I na to trzeba uważać. Długie rękawy też są niedobre. I to chyba wszystko. Też trzeba uważać, żeby dobrze mieć koszulkę w spodnie. No jeszcze znajdziesz specyfikę pracy maszyny, prawda? Bo to jest, zawsze jest tak naprawdę tak, że ten element obrabiany się jakby wpycha na ostrza jakiegoś rodzaju. Czy to na wał, czy to na piłę. I oczywiście ta piła, jeżeli, nie wiem, jeżeli jest tępa, jeżeli coś jest krzywo ustawione i tak dalej, wtedy zawsze to ryzyko rośnie. Ona może na przykład odbić ci jakoś, jak jakiś element i gdzieś go wystrzelić, bo to są ogromne siły. Na przykład, nie wiem, te maszyny miałbyś grubością na pewno 10-kilowatowy silnik. To jest, no, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tutaj jest dużo rutyny w tej pracy. Sporo. Znaczy, powtarzam, to nawet może jest rutyna. Jest akurat najmniej. Nasze jest najmniej, ale mimo wszystko no, trzeba wykonać 10 elementów, które wyglądają tak samo. Bo po prostu tak skonstruowana rzeczywistość, że te elementy się powtarzają i nie uciekniemy od tego. W związku z czym, jeżeli to robię 10 razy, wykonuję tę samą czynność, to wiadomo, że tutaj po 30 minutach rozmowa, nawet słuchanie, ja coś mówię, wy mnie słuchacie, a pewnie nie słuchacie cały czas, tylko czasami sobie pomyślcie, no coś tam miałem kupić, kurwa, dzisiaj sałatę i coś, no pierwsza dziewczyna w domu, bo coś, tak? Bo zaraz zamkną sklepy. I na chwilę tak myślicie, przez chwilę, ale jakby dalej mnie tak naprawdę słuchacie. No i tego nie należy robić przy takiej pile, a to jest oczywiste, że przypuszczając szósty element, ty już tak wiesz, tak przeprowadzasz. Szczególnie, że to jest 60 razy w życiu, które to robisz. Tak, na przykład. Więc to się dzieje i ty jesteś bardzo uważny, pilnujesz, było wszystko dobrze, ale widzisz, że ci dobrze idzie, w pewnym momencie sobie myślisz, zakupy, coś. I to jest moment, moim zdaniem, jedyny moment, w którym można sobie zrobić krzywdę, jeżeli się prawidłowo z tych sprzętów korzysta. To jest jedyny moment, to jest po prostu zagapienie się. Tak. Co do ręcznych narzędzi, z kolei jest jakby, to też może opowiem szczegółowo, ale jest jedna kwestia taka, że wiecie, no na przykład nie no, jak dzieciom się daje takie jakieś tam zabawki stolarskie, załóżmy, czy cokolwiek, to się im daje tempo oczywiście, bo dzieci to są dzieci, ale jak nie jesteśmy już dziećmi, to tak naprawdę bezpieczniejsze narzędzia są ostre. Jeżeli masz, nie wiem, tempę dłuto, tempą piłę, to łatwiej sobie nimi zrobić krzywdę, z tego względu, że się więcej siły się przykłada, to narzędzie jest mniej przewidywalne i tak dalej. O ostrości będziemy dużo mówić, bo tak naprawdę to jest też podstawowa kwestia, o wszystkim opowiem.